No i jesteśmy, kochani, jak obiecałam, tak przyjechaliśmy do Media Expertu kupić Adusi tą grę, tego z... Jak to się nazywa? Ta gra? Just Dance. Okej, idziemy. Adusia, idziemy do sekundy. Wstąpimy do Action, kupimy dwie szybki na telefony, bo mamy zdjęte, poduczone. Na szczęście tylko szybki, a nie telefony. Zdejmę sobie czapeczkę, bo tu jest ciepło. Daj łapkę. Jest Adusia, jest szybka. Moja. Delikatnie ją połóż w koszyku, delikatnie. A ona jest jasna? Biała, przezroczysta. Połóż delikatnie. I jedziemy dalej. Ale mieliśmy. Weź różowe. Super są te drewniane rzeczy, nie? To jest takie jakby na co? To jest na przekąskę? No, albo jakąś na przykład ostrywka bym w tym widziała, wiesz. Aha, nie? Też fajnie, nie? I tu mają te szaszłyczki. Nie, bo kupiłam ostatnio. A to jest chyba do mieszania do kawy. Plateczki. A to co to jest? Na co byś to wzięła? To jest na szaszłyki chyba. Bo tu sobie trzymasz za grubszy ten, wiesz o co chodzi? Leci, uwaga. Jeszcze tu masz te woreczki, wiesz, które? Strunowe ostatnio kupiłam, także na razie mam. A tu są jakieś plastiki. Takie wielorazowe tak jakby plastiki, bo grubsze. No. Fajnie na dwór, nie? Żeby... A to co to jest? Miseczko na zupę myślisz? Albo na lody. Z biomiski. Słucham, Adusia. Ja nie wiem, czy naklejki to nie są w innym miejscu. Tu u góry są jakieś naklejki. Wiesz? Ale były takie... Ładne kiepski. Koraliki. Kwiatuszki, literki. Literki. Wiesz co, bo to jest coś na zasadzie, że możesz sobie to powiesić i tam robaczki sobie żyją. Taka hodowla jakby robaczków? Patrz, ktoś na przykład to sobie ma ten i albo sobie tutaj pszczółki. Dziwne to troszkę, nie? 30 zł, słuchajcie, takie coś. Taka jakaś dziwna sytuacja. Co to? Pompony zwierzęta. Tutaj mamy, zrób to sobie łańcuch dekoracyjny wielkanocny. Wytłaczanka z jajkami. Z jajeczkami do ozdobienia, plastikowymi chyba. Albo takie jakieś... A to co są? Jajeczka tutaj są. A to są gumowe jajeczka. A jeszcze to. Słyszysz? Takie kałty gumowe jajeczka. Pokaż. W jajeczku. Skaczące jajko gumowe. To? Naklejki. Rzeczy takie dla dzieci. Adusiu, nie chcesz już. Nic tutaj też dorysowałam. Albo te kurki są ładne tu na dole. Taki sweter. Tak. A gdzie jest? No właśnie. No to też tam musikiem czy ten jajkiem. A jeszcze nie chcę. Wiesz co, to byłoby fajne? Agatka, to było fajne do powieszenia na wstążce. No tak? To jest fajne. Ale co zasiać? Coś zasiać. Dla dzieci. Że chyba tutaj tak akurat jest nauka... kalafior, papryka i ogórek tutaj jest chyba. I podlewać? Wiesz, do podlewania, no w takim moim kubeczku. Nasionka są w środku. Nieźle.
Albo zobacz, albo tutaj masz całą taką i też możesz sobie zasadzić na przykład ten. O, albo tu masz rukolę? Rukolę, mhm. Marcheweczki malutkie. A tutaj mamy nasionka, pomidorki. Zobacz. Słonecznik. Idziesz zobaczyć kwiaty? I kwiaty. Chodź zobaczyć kwiaty. Chodź zobaczyć kwiaty. Idę zobaczyć. Jest papryczka mamy. Chibi. Mama, chodź zobaczyć kwiaty. Kwiaty? No są. Jak na grupę. To mi się bardziej podoba. Na przykład powiesić w jakimś tam na tarasie czy coś, wiesz, tak. Tylko, że się może potuc, nie? Proszę ty mnie, a to co ty uważasz, to już powiem, nie tam. I włożę do koszyka. No. To chyba tak jakby do mleka sobie włożyć, nie? W sensie, że to wkładasz i masz kakao. W sensie, wiesz, mógłbym mm-hmm. czekoladę taką. Wkładasz mm-hmm. do mleka i się rozpuszcza. Ciekawe. Drogie, wcale nie tanie. Och, kupiłyśmy parę fajnych rzeczy w Action z Adusią. Adusiu, naciąg czapkę na ucho. No jak, no jak? Zobaczcie, jak się pani okupiła. Ciekawe, widzę żelki, widzę dobre. Piciu. Słyszysz? Co? Ciekawe, czy te soczki będą dobre, bo te z Kaplisan to kosztują po 3 coś, nie? No, tak. A tutaj Adunia, stop, stop, muszę Adę za pilnować. Za 10 złotych, 8 soczków. Tędyk do auta. O, jeszcze choinka jest. Aha, bo to do 2 lutego jest. Choinka przecież do Matki Boskiej Gromicznej. Kupiłyśmy parę rzeczy. Raczej trzeba nie iść, nie chodzić z Adusią na zakupy, tylko tak boczkiem, boczkiem, żeby Adusi nie było, bo chcę kupić pół sklepu. Dobra, kochani, wszystko wam pokażemy, co kupiłyśmy w domu. Zrobimy haul zakupowy z Action, z Biedronki, bo na chwilkę pojedziemy do Biedronki, bo muszę kupić cukier. I z Media Expert. Moi kochani, wróciliśmy z Jędrzejowa. Dzisiaj vlog będzie stricte taki zakupowy, czyli pokażę wam, co kupiłam, na co wydałam pieniądze, a dzisiaj już tańczyła ze mną. Będę tańczyła z tobą, na co wydałam pieniądze i ewentualnie co udało mi się kupić, zobaczcie zresztą sami. To są zakupy z dzisiaj i z wczoraj. Wczoraj byłam na chwilę w Mrówce i w Mrówce, słuchajcie, kupiłam coś takiego. Zobaczcie, to jest taka wyżynarka do pierożków i oprócz tego, nie wiem czy będzie widać, robi rancik pierożka, czyli wyżynamy kółeczko od razu z rancikiem, później go składamy, zlepiamy i już mamy wzorek. Fajnie, tak wiecie co, tak mi się rzuciło w oczy, że to może być naprawdę coś bardzo ciekawego. Taka właśnie, o zobaczcie, taka wyżynarka do pierogów, o tu teraz widać jaki ma rancik. Może coś z tego będzie, no zobaczymy. Sama jestem ciekawa, za to dałam 4,90, także nie jakoś dużo, a może być bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli chodzi też o zakupy wczorajsze, kupiłam nową gumkę dla Adusi do mazania, ponieważ Adusia pisze ołówkiem w zeszycie i często sobie myli literki, musimy po prostu za każdym razem zmazać ten ołówek. A tą gumkę, którą miała do tej pory, słuchajcie, to już jest w opłakanym stanie. Nie wiem, czy ona ją gryzie, czy ona co z nią robi, ale po prostu nowa gumeczka musi być. No nie otworzę, nie mam nożyczek. Adusiu, masz nową, kochanie, gumkę do ołówka. Co się mówi? Dziękuję. Dziękuję się mówi. Chciałam powiedzieć dzięki. Dzięki, chciałaś powiedzieć? Mama. Kupiłam też tak. Te rzeczy, które ja sobie kupiłam. Ale to za chwilę. Na razie masz tamte, córciu, dobrze? Kupiłam z Galicji, słuchajcie, tą, jak się to nazywa, łopatka do dekorowania ciasta. Chodzi mi o wyrównywanie brzegów, będę robić tort dla siebie na urodziny. Chcę poczęstować rodzinę i znajomych, więc takie właśnie wygładzanie tortu za pomocą łopatki. I ta łopatka tutaj jest chyba, nie wiem, w 3, słuchajcie, wariantach, czyli może otwórzmy od razu, co będziemy się zastanawiać. I tak muszę to otworzyć i tak, a tak to otworzę przy was, kochani. To są takie łopateczki, o zobaczcie, gładziutka łopateczka. Druga jest z takimi wzorkami, że mogę brzeg zrobić właśnie z takim jakby ząbkiem, mniejszym lub większym.
A trzecia to jest taka półokrągła. Półokrągła, zobaczcie. Nie jest to jakoś mega profesjonalne, wiecie, widziałam ze stali nierdzewnej, że mają dziewczyny, ale na początek wystarczy, słuchajcie, takie trzy ranciki. Dodatkowo kupiłam sobie formę również z tej firmy Galicja. Chodzi mi o tortownicę. Szukałam takiej tortownicy, żeby była w teflonie, ale nie było w tym rozmiarze. A mi chodziło o te 22 cm. Tego rozmiaru tortownicy nie mam, a nie mam potrzeby, żeby ten tort był większy. Więc będę musiała na nią uważać. Czyli upiec, umyć i schować, żeby nie zardzewiała, bo ten materiał bardzo szybko, słuchajcie, rdzewieje. Bynajmniej u mnie, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czy to jest słaba jakość tego aluminium? Co to jest aluminium? Tortownica. Żeby to pisało, ocynkowana. No, także ten ocynk wcale nie jest taki dobry, bo ona szybciutko po prostu rdzewieje, ale nic, nie mam tego rozmiaru, muszę mieć. Kupiłam taka tortownica, kochani, kosztuje 19,99. Od razu odkładam papierki. Moi drodzy, dzisiaj w Action kupiłam, słuchajcie, rękaw. Ja mam jakiś rękaw do wyciskania różnych tam, wiecie, kremów, ale ten ma takie jakby ala metalowe nakładki i takie większe dziurki, a ja mam z takimi malutkimi dziurkami. Zależało mi, żeby były większe dziurki. Zachowawczo będę chciała kupić te tytki z rękawem, silikonowy rękaw, a tytki metalowe, takie wiecie, ze stali nierdzewnej, porządne, z Wiltona, Wilton, jak to mówi. Widziałam już na internecie, ale 150 zł trzeba wydać na taki zestaw właśnie tych tytek, jak się to na to mówi, kochani. Więc na chwilę obecną mam takie z Action, ale przyszłościowo będę chciała sobie kupić z Wiltona takie bardziej profesjonalne. Kupiliśmy też słomeczki, słuchajcie, takie słomeczki w Action, nie pamiętam ile kosztują, około 5 zł i jest ich bardzo dużo, bo jest tutaj aż 100 sztuk i to są słomki nieplastikowe, papierowe, Ada toleruje, nie marudzi, że to jest papier. Szybciutko tak się, wiecie, one się też nie rozmakają tak szybciutko, na taki jeden raz, kiedy ona potrzebuje, to wystarcza. Chowamy, bo jeszcze mamy tam jakieś fioletowe. Kupiłam też w Action, słuchajcie, zestaw trzech gąbeczek za 8 z groszami. I te gąbeczki nie są dla mnie, są dla mojej koleżanki. Z myślą o niej właśnie kupiłam. Także zaraz zabieram, chowam, żeby Adusia mi tego nie rozpakowała. Może od razu do torebki. I dalej, moi kochani, co my tam mamy odnośnie tych zakupów? Jutro będziemy nagrywać dla Was film z babeczkami. Będzie to babeczka taka fajna do poustawienia, do udekorowania dla dzieci, dla dorosłych, dla gości. To będą babeczki, a w środku będzie leśny mech. Także babeczki, leśny mech będą jutro wykonywane. Będziemy razem z dziewczynami robić te babeczki. Tutaj jest, słuchajcie, o taki wzorek babeczek, bardzo ładne. Piękne są, przecudne, prześlicznej urody, o matko, nie mogę się dzisiaj, kochani, wysłowić, te papiereczki na babeczki, tutaj jest na 100 babeczek, 5-centymetrowe, takie osłonki, właśnie te papierki. Dalej, w Action kupiliśmy zestaw soczków, to są soczki właśnie dla dziewczyn, one wyszły po złotówka z groszami. I słuchajcie, te soczki, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, to są te soczki. Te soczki, multivitamina ze słomką, tutaj się wbija, Adusia bardzo je lubi. Kupujemy takie Dragon, się nazywa u nas ta firma, czy taki smak, to jest Dragon. Więc tutaj multivitamina, mamy 2, 4, 6, 8 soczków, chyba za 11 z groszami. No nie pamiętam, 11? No nie 8 zł, 11, widzicie, no jak nie mam paragonu, to tak jest. Mamy takie soczki, zestaw, schowamy i będą do picia, słuchajcie, na później, jak będzie taka potrzeba, że się będzie chciało pić. Jeżeli chodzi o Action, to jeszcze tylko wzięliśmy tego, nie Watera, tylko 7-Upa. O matko, bo Adusie się chciało bardzo pić i więc wzięliśmy. Kupiłam wczoraj w Mrówce też szczotkę do zamiatania. Ponieważ mi się złamała, boże, jakieś włosy już są. I słuchajcie, taka szczotka, gdzie jest wzorek,
Może być Biedronka, może być krowa, może być Lampart, czyli taka, widzicie, o, ma taki wzorek jakby tutaj akurat panterka. 24,90 plus, plus szczotka i tutaj pisze Made in Italy, czyli z włoska, włoska firma, nie polski produkt. Tutaj się kręci, że możemy powiesić ją. Słuchajcie, i nawet jak kręcimy, to nic się tu nie rusza. Miejmy nadzieję, że długo mi posłuży, chociaż parę miesięcy, że nie złamę, bo przeważnie to tylko złamę tą szczotkę. Nie wiem, chyba za intensywnie sprzątam i wiecie, jak to jest. Dobra, idę odstawić szczotkę i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jaką kupiłam. Chodzi mi o szczotkę do WC. Natomiast jeśli chodzi o szczotkę do WC, jeszcze nie używana, kochani, jeszcze w ogóle nic. Kupiłam taki jakiś materiał plastikopodobny. Jesteśmy przed remontem łazienki, nie wiem, czy to będzie w przyszłym roku, czy za dwa lata będziemy chcieli tą łazienkę zrobić, słuchajcie, od podstaw, więc nie inwestuję w jakieś bardzo drogie te produkty, te rzeczy do łazienki, bo ta łazienka właśnie na dole będzie, słuchajcie, robiona w przyszłości. Tutaj kijek drewniany, czarna szczotka, plastik biały i ona kosztuje 24,90, taka szczotka do WC. Miałam taką fajną szczotkę i ona też była właśnie jakby dedykowana z takimi wzorkami tutaj i tak dalej. Dopasowana była do mydelniczki, do kubeczka na szczoteczki do zębów i tak dalej, ale złamała się, no nie wiem. Widocznie, widzicie, jakie ja mam silne ręce, widocznie intensywnie sprzątam i myję i szoruję i to wszystko się łamie pod naciskiem moich rąk. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o Adusię, słyszeliście w poprzednim vlogu, że Ada mówiła, że kupimy jej właśnie Just Dance'a, czy płytę Just Dance'a, czyli płytę do gry na Xboxa. Ada ma Xboxa, serię Xbox One i kupiliśmy właśnie tego Just Dance'a. Słuchajcie, tutaj nie ma płyty, tutaj jest kod, także teraz taka jakaś inna forma kupowania gier. Także mamy kod zainstalowany, dziewczyny już tam próbują powolutku. Niekoniecznie trzeba mieć, słuchajcie, teraz te, jak się to mówi, kochani, kontrolery, że trzeba dodatkowo kupować kontroler, żeby Just Dance działał i trzeba mieć te pałeczki. Nie, wystarczy telefon, słuchajcie, trzymać w ręku telefon, skonfigurować go i odpalamy Just Dance'a. Można tańczyć nawet nie w jedną osobę, chyba w dwie. Ile osób może tańczyć na tym Just Dance'ie z telefonem? Trzy? Co? Ile osób może tańczyć na... Maksymalnie 6 osób, także zobaczcie, przednia zabawa, nie tylko dla jednego dziecka, ale nawet jak się spotkają, to mogą ze sobą razem tańczyć. Fajnie, nie? Fajna sprawa, bo te dzieci się wtedy ruszają przed tym telewizorem, nie siedzą i nie ślęczą oczami, słuchajcie, w jeden punkt i po prostu jakaś gra, gra, gra. Nie, tutaj jest aktywność fizyczna, bardzo duża, intensywna, piosenki fajne, bardzo przyjemne. Najnowsza seria, czyli 2023. Jeżeli chodzi o cenę, to chyba 220 albo 230 zł, nie pamiętam. Musiałabym zobaczyć na Paragonie, a Paragonu chwilowo nie mam. Mama Bada wygrała. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o mnie, czyli co ja dla siebie dzisiaj kupiłam, słuchajcie, w Action kupiłam taki stojaczek, wieszaczek na biżuterię, na kolczyki, pierścionki, jakieś tam łańcuszki. Ciągle mi się to pałęta, słuchajcie, gdzieś po szafkach, kładę na wierzchu, później szukam pary i nie mogę tego znaleźć. Około 9 zł taka właśnie zawieszka, fajnie to wygląda, stoi, będę mogła sobie powiesić pierścionki, kolczyki, super sprawa. I jeszcze mam, słuchajcie, mnóstwo spożywki różnej takiej, między innymi kupiłam dzisiaj z szejka, bo miałam na szejku serek, ale to za chwilę Wam wszystko zresztą wytłumaczę. Kupiłam cukier, kupiłam sok pomidorowy, pieczarki. Będę chciała przygotowywać kolejne dania jutro na obiad, nietypowo, nie będzie rosół, słuchajcie, tylko będzie danie jednogarnkowe. Oby było pyszne, słuchajcie, oczywiście wszystko Wam nagram i pokażę, a teraz przechodzimy do holu zakupowego. Zobaczcie, co kupiłam dzisiaj w Biedronce. Ok, po kolei mamy mięsko, w sensie kości wieprzowe.
One będą na zupkę pomidorową, a na raz albo na dwa razy zobaczymy. Dwie papryki, będę jutro robić danie jednogarnkowe i te papryki potrzebuję. Mam też, słuchajcie, granata, również do babeczek, leśny mech, cebulę, szpinak taki porcjowany w liściach. Mama, słuchaj. Tak, słucham, Adusiu. Myślę, że do makaronu po prostu zrobimy taki szpinak na bazie serka topionego. Dzisiaj na szejku miałam właśnie dwa serki półtłuste. One się idealnie nadają do sałatki greckiej. Często sobie właśnie ją robimy, jemy. Szpinak baby, świeży, to oczywiście do babeczek, do leśnego mchu. Jeden chlebek, zaraz go wrzucę do zamrażarki, będzie na poniedziałek. Mam tutaj też już ubite kotlety schabowe, 4 sztuki. Zamrożę, będzie w jakimś dniu na obiad, na kotlety schabowe smażone w panierce. Mam też karkówkę, jutro do dania właśnie tą karkówkę sobie zrobię. Będziecie widzieli powolutku, jak sobie tylko wszystko przygotuję. Były też dzisiaj w promocji pierniczki, wzięłam z cukierni róża. Wszystkie pierniczki były na promocji, przy zakupie dwóch było taniej. Jeden ogórek, mam też taką śląską wieprzowo-wołową kiełbaskę, bardzo dobra, sokołowa. Pieczareczki, proszę bardzo, jakie jaśniutkie, jakie białe. Idealnie się nadadzą właśnie do tego mojego jutrzejszego dania. Jeżeli natomiast chodzi o picie, Sogri Viva 100% pomarańcza i dwa pomidorowe, to dla mojego Krzyśka. Jeżeli chodzi o coś, do czego wracam, już zużyłam jedną butelkę tego napoju cytrynowego. Ja go dodaję do herbaty. Natomiast tutaj śledzik na raz z cebulką dla Ady najprawdopodobniej. Herbatniki Pire. Dwa opakowania, tutaj to będzie do 3 bita na przyszłość, bo będę chciała to zrobić. Galaretka truskawkowa z winiar do leśnego mchu i tutaj mam tymbark wiśniowy, jabłko wiśnia i ostatnia rzecz to papier toaletowy do łazienki.